Wojska wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę. Zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Księga Daniela 11, rozdział 31 i 32 werset. Żadne proroctwo Pisma nie jest prywatną interpretacją, tak mówi 2 Piotra, 1 rozdział, 20 werset. Jak potwierdzają słowa samego Pana, wydarzenia opisywane w Daniela 11, 36 i następnych wersetach są jeszcze przyszłością. Wydarzenia pośrednie służą jako rodzaj zapowiedzi i wprowadzenia do tego, co ma się jeszcze wydarzyć. Król Syrii Antioch Epifanes, oczywiście wspomniany w Daniela 11:31, który, aby pomścić się na Żydach, wzniósł w świątyni ołtarz bożka, a następnie złożył na nim w ofierze nieczyste zwierzę. Jest głównie typem przyszłego króla północy, czyli Asyryjczyka. Do tej proroczej postaci odnoszą się słowa Daniela z 11 rozdziału 40 do 45 wersetu, podczas gdy Daniela 11, 36 do 39 dotyczą Antychrysta, króla, który w tym samym czasie końca sprawi, że będzie czczony w Jerozolimie. Będzie on oczekiwanym człowiekiem, który zjednoczy i wypełni w swojej osobie pod dominacją szatana wszystkie przewrotne, dumne skłonności ludzkiego serca. Będzie działał według swojej woli, w zupełnym przeciwieństwie do Chrystusa. Hebrajczyków 10 rozdział 7 werset nam na to pokazuje. Będzie Antychryst wypowiadał najgorsze bluźnierstwa przeciwko Bogu, wyszydzał Jego Chrystusa, wywyższał się ponad innych przez handel, przemoc i kłamstwa. Taki jest duch Antychrysta, którego nie trudno zidentyfikować już w otaczającym nas świecie.